Witam serdecznie w kolejnym przeglądzie tygodnia. Dzisiejszy program poprowadzą dla Państwa Sylwia Sypek i Łukasz Piekarski. Rozpoczynamy od tematu iście politycznego, mianowicie kampania bez rumieńców, tak głosi tytuł jednego z artykułów w Grudziąckich Nowościach. Mowa o wtorkowym proteście zorganizowanym przez członków Kongresu Nowej Prawicy. W tej manifestacji udział wzięło zaledwie 9 osób, jak można przeczytać w relacji prasowego dziennikarza. Miejscami więcej było uczestników, w sensie chodzi o przedstawicieli mediów. Sylwia, ty byłaś na tym proteście. Tak, miałam okazję w nim uczestniczyć. I to prawda, tak, że były takie momenty, gdzie przedstawicieli mediów było więcej niż tak, samych uczestników. Tak, przyznać trzeba, że ta frekwencja nie była zbyt duża, aczkolwiek podkreślić też trzeba, że był to pierwszy nierolniczy protest od bardzo długiego okresu w naszym mieście. No i jakie będą efekty tego? Na razie myślę, że ciężko cokolwiek powiedzieć, bo ludzie byli w ogóle zaskoczeni, tak naprawdę chyba nie wiedząc, co właściwie się dzieje. Pytali też nawet, zaczepiali, co to jest, co to za protest, kto protestuje, w jakiej sprawie. Ale kongres zapowiedział już kolejną, nową datę, obiecując, że tym razem będzie więcej osób. No właśnie, mieszkańcy pytali, co to jest. Czy aby może członkom Kongresu Nowej Prawicy nie brakuje jakiejś takiej akcji promocyjnej bardziej, żeby przedstawić to swoje ugrupowanie? Myślę, że to była też pierwsza manifestacja. Człowiek uczy się też na swoich błędach. Z pewnością było o tym, była niby o tym mowa, ale widać jednak nie dotarła do wszystkich. Może przy kolejnym proteście, tak jak obiecali, faktycznie ta frekwencja będzie większa. Tutaj za powód tej niskiej frekwencji członkowie Kongresu Nowej Prawicy mówią, że podają, że chodziło o godzinę 12, czyli godzinę, w której większość mieszkańców Grudziądza jest w pracy. Kolejna manifestacja ma się odbyć w godzinach popołudniowych i to do tego w piątek, czyli dlatego no liczona jest na większą frekwencję. I wtedy będziemy się mogli przekonać, czy faktycznie ta frekwencja będzie większa. To może teraz trochę z drugiej strony, bo wiemy, że w Grudziądzu już od 8 lat rządzi jedna frakcja polityczna. Czy mieszkańcy Grudziądza, bo Kongres Nowej Prawicy tak naprawdę istnieje już dosyć długo, Janusz Korwin-Mikke już od wielu, wielu lat próbuje przebić się do Sejmu, ale teraz wydaje się, że jest tego najbliżej tego sukcesu. Czy mieszkańcy naszego miasta są przygotowani na tą innowacyjną, jak się wydaje, politykę właśnie w wykonaniu ugrupowania politycznego Janusza Korwina-Mikke? Bo mi się osobiście wydaje, że chyba jeszcze jednak nie. Też chyba wydaje mi się, że raczej nie, bo ja będąc na tej manifestacji też zaczepiałam Grudziądzan, pytając ich o zdanie, co myślą na temat tego protestu. Niektórzy na przykład uważali, że nie podoba im się to, co słyszą, że ogólnie nie popierają kongresu na przykład, a niektórzy wyrazili się optymistycznie o całym procesie, jako że jest potrzebny w naszym mieście, natomiast że niekoniecznie popierają kongres Nowej Prawicy, więc chyba jeszcze sympatyków w naszym mieście zbyt wielu nie mają, ale oczywiście wszystko może się zmienić. Też w gazecie podawane są przykłady, jak inne ugrupowania polityczne rozpoczynają powoli swoją kampanię. Prezydent Robert Malinowski już w czerwcu podsumował swoje dwie kadencje w roli prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość organizuje co jakiś czas konferencje prasowe, które niekoniecznie bywają czasami konferencjami prasowymi, a bardziej spotkaniami z mieszkańcami miasta Grudziądza. Są już Lewicy Demokratycznej i Twój Ruch póki co jeszcze milczą, nie zorganizowały żadnej oficjalnej konferencji prasowej, ale jak wiadomo, najprawdopodobniej poprą kontrkandydata pana Roberta Malinowskiego, czyli Janusza Dzięcioła, w nadchodzących wyborach na stanowisko prezydenta miasta. Więcej o proteście Kongresu Nowej Prawicy w drugiej części dzisiejszego przeglądu tygodnia. Mamy tam również jako chyba jedyne media w Grudziądzu, także stanowisko władz miasta. Jeszcze dla przypomnienia dodam, że tegoroczne wybory odbędą się 16 listopada, a potencjalnie druga tura 30. Teraz zmieniamy nieco temat, ale myślę, że ten temat również zainteresuje Grudziądzan, bo mówić będziemy o nowych dowodach osobistych, które wymieniane będą i wejdą w życie od 1 stycznia 2015 roku. Ważne jest to, że dowodów nie muszą zmieniać osoby, które nadal mają ważne te dokumenty, a także osoby, które dokumenty te otrzymały na okres nieoznaczony, czyli osoby powyżej 65 roku życia. Co się zmieni w nowych dowodach?
pewnością nie będzie tam informacji na temat naszego miejsca zameldowania, nie będzie także informacji dotyczących naszego wyglądu, czyli koloru oczu i wzrostu, nie będzie także zeskanowanego podpisu, no i zmieni się też trochę zdjęcie, choć format zostanie ten sam, to zdjęcie będzie wykonywane tak jak do paszportu, czyli nie z profilu, ale z przodu. No i właśnie, najwięcej kontrowersji wzbudza pierwsza zmiana, czyli fakt, że nie będzie adresu zameldowania. Czy jest to Twoim zdaniem słuszna decyzja o usunięciu takiej informacji z naszych dowodów? Z jednej strony, jeśli zgubimy dowód, to tak. Ale z drugiej strony problem będą miały na przykład choćby służby typu, nie wiem, policja, tak, w przypadku zatrzymania osobnika, no, osobnik nie będzie musiał podać swojego adresu zameldowania w dowodzie osobistym, nie będzie miał go wpisanego, więc wydaje mi się, że, ale plusem jest to, że osoby, które mają ważne dowody, nie muszą ich zmieniać. To w takim razie nasuwa się pytanie, po co ten dowód? Mamy oczywiście prawo jazdy, mamy, nie wiem, karty pływackie, jakieś karty rowerowe, tak? Dlaczego po prostu nie zrobić jednego wspólnego dokumentu z elektronicznym chipem chociażby, bo wydaje mi się, że elektroniczny chip jest dobrym rozwiązaniem, tak? Nawet jeśli na samym dowodzie nie mielibyśmy tych niektórych danych, no to te służby, chociaż myślę teraz o służbach miejskich, mogłyby bez problemu taki z tego chipa zczytać te dane. No. Sam dowód z imieniem, nazwiskiem, tak, i ewentualnym zdjęciem, no to wydaje mi się, że to nie jest dowód osobisty, tylko kawałek plastiku w portfelu. Na temat chipów zdania są podzielone, natomiast mi nasuwa się inne pytanie. Skoro teraz wymieniamy dokumenty, to czy kolejne zmiany nie pojawią się właśnie na przykład za 10 lat i właśnie będzie uwzględnione łączenie wszystkich dokumentów w jeden, czy właśnie uwzględnienie tego chipa, czy to nie jest też trochę tak, że to jest takie koło? Ciągle wprowadzane są nowe zmiany, eksperymentujemy, by w końcu znaleźć odpowiednie rozwiązanie, którego może, jak się okaże, wcale takiego nie ma. To znaczy, odpowiedniego rozwiązania to mi się wydaje, że nie znajdziemy jeszcze długo, bo nie zawsze jesteśmy w stanie wszystkim dogodzić. No pewnie nawet, mi się wydaje, że nawet może nie za 10 lat, a za 3-5 lat będą nowe dowody, tak? Być może będzie powrót do starej wersji, taką jaką chociaż mamy obecnie, albo będą te chipy. Nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie doszło do takiej innowacji w dowodach osobistych, że byłyby połączone i razem z prawem jazdy, i z różnego rodzaju innymi dokumentami. Także no mówię, no sam dowód, jeszcze powracając do tego twojego poprzedniego pytania, sam dowód z imieniem, nazwiskiem, zdjęciem, tak, i z jakimś tam podstawowym, z napisem, że został wydany przez prezydenta Grudziądza, tak, no według mnie to jest zbędny, tak jak powiedziałem, zbędny plastik w naszych portfelach. Na dowodzie będzie także PESEL i na tej podstawie pracownicy na przykład banków czy urzędów, wprowadzając dane do komputera, będą mogli zweryfikować wszystkie pozostałe dane. I tu się nasuwa kolejne pytanie, czy serwery to wytrzymają, bo domyślam się, że jeżeli każdy zacznie weryfikować te informacje, to te serwery będą na tyle obciążone i czy tu z kolei nie pojawią się kolejne schody? Znaczy, jeśli pojawią się kolejne schody, to pewnie spotkałam się z kolejnymi zmianami. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Na nowy dowód maksymalnie czekać będziemy 30 dni. Warto także podkreślić, że wniosek o wydanie nowego dowodu składać można także przez internet. My już się z Państwem żegnamy i zapraszamy na drugą część przeglądu tygodnia, czyli materiały wideo. Rosnące zadłużenie, podupadający handel i brak pomysłu na rozwój miasta to jedne z zarzutów, które lokalni działacze Kongresu Nowej Prawicy postawili obecnej władzy, manifestując swoje poglądy i jednocześnie niezadowolenie z sytuacji, w jakiej miasto się znajduje, zorganizowali akcję protestacyjną. Motorem napędowym jest przede wszystkim fakt, że miasto nie jest miastem rozwojowym. Obecne władze zniszczyły to miasto. Nie spowodowały nic, żeby to miasto się rozwijało, żeby młodzi ludzie tu mogli żyć, żeby przedsiębiorcy mogli stworzyć swój biznes, tworzyć miejsca pracy, bo jak zauważymy, miasto nie jest od tego, żeby stwarzać miejsca pracy, tylko przedsiębiorcy. Ale niestety się im to utrudnia przez różnego rodzaju sytuacje, czy to brak obniżenia podatków od nieruchomości, czy to nasz słynny remont torów tramwajowych, który po prostu powoduje to, że sklep za sklepem, po prostu się likwiduje, zamyka. Protest jest potrzebny, trzeba zwracać na każdym kroku uwagę ludziom o problemach, które na co dzień istnieją w naszym mieście, o nieudolności rządzących, wydawaniu niepotrzebnie pieniędzy z naszych portfeli.
Recepta na wyjście z tej patowej, zdaniem sytuacji członków Kongresu Nowej Prawicy, istnieje. Receptą jest przede wszystkim pomóc, znaczy właściwie nie przeszkadzać, tak jak powiedziałem na początku. To jest najważniejsza rzecz. Z drugiej strony jest poszukać pomysłu na to, żeby ściągnąć inwestorów i dać możliwości przedsiębiorcom na to, żeby mogli sami się rozwijać. To jest najważniejsza rzecz i przede wszystkim nie zadłużać miasta. O komentarz w tej sprawie również poprosiliśmy Urząd Miasta. Pan prezydent wielokrotnie podkreślał, że to jest chyba najtrudniejsza inwestycja, którą do tej pory miasto realizowało. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ona będzie trudna i skomplikowana i że będzie obciążona wieloma ryzykami. Prace na tym obszarze nie były prowadzone przynajmniej od kilkunastu lat. Ten remont już był konieczny i rzeczywiście trzeba było go zrobić. Pan prezydent podjął takie ryzyko, podjął taką decyzję, żeby te prace się odbywały. Trzeba pamiętać też o tym, że mieliśmy niepowtarzalną okazję, czyli pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie tej inwestycji. Miasta samego nie byłoby stać na to, żeby przeprowadzić pracę na tak szeroką skalę. I chodzi o Starówkę i o to, że tutaj jakby niektóre sklepy upadają. Trzeba pamiętać o tym, że miasto robi wszystko, żeby pomóc przedsiębiorcom. Chociażby jeszcze w tym roku została uchwalona uchwała, która mówi o tym, że właściciele sklepów, właściciele punktów mogą się zwracać do miasta z wnioskami o obniżenie na przykład podatku od nieruchomości. Ponadto pan prezydent wielokrotnie również podkreślał, że te sprawy są rozpatrywane indywidualnie, więc jeżeli przedsiębiorca zgłosi się do ratusza, przedstawi dowody na to, że rzeczywiście ten remont przeszkadza mu w prowadzeniu działalności, to wówczas również może uzyskać zwolnienie na przykład od podatku. Członkowie Kongresu Nowej Prawicy zapowiedzieli kolejną akcję protestacyjną, która odbędzie się 5 września. W godzinach popołudniowych. Pełnienie funkcji dyrektora szkoły to nie lada wyzwanie, bo praca ta to nie tylko umiejętność łączenia zadań wychowawcy, ale także menadżera, który umiejętnie potrafi swoim zespołem kierować. Na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych prezydent Robert Malinowski wręczył powołanie 3 osobom. To powołanie, jak przyznały szefowe placówek oświatowych, ogromne wyróżnienie. Ciężko byłoby powiedzieć, że jest to trudna praca i jakieś wielkie obciążenie. To znaczy generalnie wszyscy, którzy pracujemy z młodzieżą, to po prostu lubimy swoją pracę. W związku z tym powiedziałabym, że ta nominacja to w zasadzie jest zaszczyt i wielka przyjemność. Z całą pewnością jest to zaszczyt, tym bardziej, że teraz przyjdzie mi kierować placówką o wiele większą niż ta, którą kierowałam do tej pory. Jest to też dla mnie wyzwanie, ponieważ będą dla mnie zupełnie nowe obszary funkcjonowania placówki edukacyjnej, na przykład takie jak internat. Bardzo się cieszę, że prezydent po raz kolejny obdarzył mnie zaufaniem. Sprawia mi to ogromną radość, bo jest to też dla mnie informacja zwrotna, że docenia się moją pracę. By objąć stanowisko dyrektora w placówce oświatowej, trzeba spełnić odpowiednie kryteria. Choć jak się okazuje, samo spełnienie stawianych wymagań nie gwarantuje sukcesu. Oprócz tych warunków koniecznych, które musi kandydat spełniać, czyli musi mieć odpowiednie wykształcenie, musi mieć przygotowanie pedagogiczne, skończony kurs zarządzania oświatą, to jeszcze trzeba mieć jedną rzecz, której się nie da nauczyć. Umiejętność współpracy z innymi ludźmi. No te panie pokazały już, że potrafią współpracować. Oczywiście zawsze jest tak, że życzę im jeszcze lepszej współpracy, ale w tym przypadku to nie tylko z nauczycielami, czyli z pracownikami podległymi, ale również tak z rodzicami i z uczniami. Uczniowie są już też pełnoletni w tych szkołach, także umiejętność współpracy z 3 grupami społecznymi, pracownikami, rodzicami i uczniami. Okazuje się jednak, że recepta na to, jak być dobrym pedagogiem, a zarazem szefem, istnieje. Zasadniczą sprawą jest umiejętność kompromisu, znalezienia rozwiązań, które zaakceptują wszyscy. Myślę, że w nawet największym sporze można, korzystając z negocjacji, znaleźć jakieś wyjście, które zadowoli każdą ze stron konfliktu. Być przede wszystkim sobą, dlatego że bez tego nie ma budowania relacji. Jeżeli my jesteśmy prawdziwi, to młodzież też nas akceptuje i z nami rozmawia. Więc to jest drugi krok, że po prostu pierwsze być sobą, drugie akceptować. On powinien być pierwszy w pracy i właściwie powinien zamykać też tę swoją pracę. No, dla mnie najważniejsza sprawa to szacunek do ludzi, z którymi się pracuje. No i otwartość na propozycje młodzieży, która przychodzi z różnymi ciekawymi pomysłami, no a potem je realizuje. W spotkaniu, podczas którego wręczone zostały nominacje, uczestniczył także wiceprezydent Przemysław Ślusarski oraz naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Herek.
Choć znajduje się w centrum miasta i z pewnością zaliczyć go można do zabytkowych obiektów Grudziądza, to na co dzień nie jest dostępny dla wszystkich. Mowa o barokowym kościele Świętego Krzyża, który mieści się na terenie zakładu karnego nr 1. W związku z przypadającym 15 sierpnia świętem Wojska Polskiego, zakład karny otworzył swoje bramy dla Grudziądzan i gości naszego miasta. Na życzenie mieszkańców miasta otworzyliśmy bramy więzienia, żeby pokazać im to miejsce, gdzie historia więziennictwa w Grudziądzu się zaczęła, czyli kompleks klasztorny z kaplicą pod wezwaniem Świętego Krzyża. Tak historycznie, bo dzisiaj ta kaplica nosi wezwanie Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Chętnych, którzy z możliwości zwiedzenia kościoła chcieli skorzystać, nie brakowało. Jeżeli się nie było za bramą tejże strony, no to na pewno jest zaskoczenie. No i inaczej wyobraźnia działa, inaczej jak się widzi w telewizji czy coś takiego. No i jeszcze zobaczyć takie cudeńka przez ludzi, którzy w jakiś sposób tam zgrzeszyli czy coś takiego. No aż niemożliwe, że warto. Chyba wzruszona nawet tym wszystkim. No wie pani, te prace, to wszystko krzyżykiem zrobione, to jest coś niesamowitego. Proszę powiedzieć, czy to pierwsza wizyta pani tutaj? Pierwsza, była już kiedyś, ale ja się nie załapałam, tak szczerze mówiąc, nie naszym tam językiem, ale w ogóle jestem bardzo, bardzo zachwycona i zadowolona. Rewitalizacja XVIII-wiecznego kościoła była możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i środków z budżetu państwa. W wyniku prac remontowych kościół odzyskał dawny blask, a także dodatkowe miejsca dla osadzonych. Ten budynek niszczał i jego standardy techniczne troszkę się już zmieniły. W związku z tym musieliśmy wyłączyć go na spory czas z użytkowania. Wyłączyliśmy go z użytku w 1996 roku i czekał na remont aż do 2008 roku. Dzięki temu zyskaliśmy około 200 miejsc i bardzo nowoczesne, funkcjonalne miejsce do odbywania kary pozbawienia wolności. Jest jeszcze wiele przed nami do zrobienia, bo właśnie na przełomie sierpnia i września ruszamy z badaniem ścian, tynków. I no, praca konserwatorska na pewno przyniesie ciekawe efekty. Podczas zwiedzania Grudziądzanie mieli okazję nieco bliżej zapoznać się z historią tego obiektu, a także dowiedzieć się nieco więcej o działaniach, dzięki którym modernizacja kościoła była możliwa. Dodatkową atrakcją była wystawa Kolory Lata, której eksponaty powstały w wyniku pomysłów i manualnej pracy podopiecznych zakładu. Dodatkowo zobaczyć można było także znaleziska, które odkryte zostały podczas prac remontowych. Wysłanie dziecka do szkoły jest coraz droższe. Najwięcej, jak się okazuje, kosztują podręczniki. Do końca wakacji zostało nieco ponad tydzień, dlatego lepiej nie zostawiać wydatków na ostatnią chwilę, tym bardziej, że są sposoby, by odzyskać chociaż część pieniędzy wydanych na książki dla dzieci. Pomoc mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie, uczniów klas 2, 3 i 6 szkoły podstawowej, uczniów klasy 3 szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów z niepełnosprawnościami. By uzyskać wsparcie finansowe, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539 zł. Dofinansowanie mogą także otrzymać osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego w przypadkach sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, pomocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii. Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników będą przyjmowane do 8 września bieżącego roku. Dokumenty należy dostarczyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014-2015. Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu, czyli faktura VAT, rachunek lub paragon. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego. Miasteczko, w którym można znaleźć najnowocześniejsze elektroniczne wynalazki i gadżety, było dostępne na jeden dzień w Grudziądzu. Media Tour 2014 jest częścią kampanii, którą od maja do końca października praktycznie będzie MediaMarkt przeprowadzała w całej Polsce. Na trasie znalazł się Grudziądz. My jako pracownicy MediaMarkt w Toruniu opiekujemy się tym wydarzeniem właśnie w Grudziądzu. Easy car, an easy go. I'm just a shadow in your mind. Easy touch, an easy love. Like I was blind to.
atrakcji, no, w postaci tego miasteczka, które jest mobilnym naszym marketem, który jeździ po Polsce i przedstawia technologię, ale też przede wszystkim rekomenduje i poleca i upowszechnia nasz sklep internetowy. Na przykład możemy znaleźć pralkę, która jest sterowana przez smartfon, lodówki nowoczesne oraz no, wszelkiego typu urządzenia elektroniczne jak tablety, iPhone, słuchawki dobrych marek. Rekomendujemy naprawdę dobre marki i produkty, także zachęcamy do odwiedzin. Strefa dla dzieci, dla młodzieży, jak i dla dorosłych, dla każdego, co się znajdzie i można tu naprawdę spędzić parę, kilka godzin miło i przyjemnie, w miłej atmosferze.